Drogowskazy. To są drogowskazy, Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś w programie idziemy do lasu. Chcielibyśmy do lasu czystego pójść, bez śladów ludzkiej aktywności, czyli bez śmieci, a tych niestety w lasach, zwłaszcza wokół lub w granicach dużych miast, ciągle jeszcze sporo i każdego dnia trafiają tam niestety nowe dostawy tych śmieci, bo komuś było po prostu wygodniej wyrzucić odpadki między drzewa, niż na przykład zapłacić za ich odbiór czy za utylizację po prostu. Na szczęście coraz więcej ludzi widzi ten problem i stara się działać, motywować innych do sprzątania lasów, po tych, którzy ich po prostu nie szanują. W wirtualnym studiu dziś ze mną Paulina Kresa z przedsiębiorstwa Hetman, które zorganizowało zbiórkę śmieci w lasach wokół Warszawy, i Karolina Kowalska, zapalona aktywistka, która systematycznie na własną rękę organizuje sprzątanie lasów obok hali Nowa, gdzie mieszka. Witam panie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Niestety nasze lasy, które powinny być miejscem odpoczynku i powinny być miejscem po prostu zdrowej rekreacji, wciąż w wielu miejscach wyglądają jak wysypiska śmieci, ale pojawia się światełko w tunelu w postaci spontanicznych akcji, dzięki którym z lasów śmieci zaczynają znikać. Co sprawia, że śmieci w lasach pojawia się coraz mniej? Nie wiem, służby są skuteczniejsze? Jak panie to widzą? Jeśli chodzi o śmieci, odpady w lesie, to ja przyznam szczerze, że nie zauważam różnicy między parę lat temu a teraz. Niestety są takie miejsca, w których wciąż pojawia się coraz więcej i więcej tych śmieci. Nawet po sprzątaniach one sukcesywnie później w ciągu roku się pojawiają. Ale są takie miejsca w Polsce, gdzie śmieci praktycznie nie ma. I ja muszę przyznać szczerze, że byłam teraz w weekend na Śląsku i tam byłam w trzech różnych lasach i nie było w żadnym lesie żadnych śmieci. I byłam pod ogromnym wrażeniem naprawdę, że takie miejsca są, co znaczy, że się da. Ale wystarczy pojechać do jakiegokolwiek lasu na Mazowszu i tam już zaczyna się gorzej niż na wysypisku śmieci, naprawdę. Mi się wydaje, że to jest kwestia przede wszystkim kultury ludzkiej, wyniesienia tego z domu. A trzecia rzecz, to tak teraz to mi się wydaje, że jest to kwestia po prostu finansowa, tak? Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Więc wiele osób chce się po prostu gdzieś tam dorobić, nie płacąc za wywóz, za kontener, tylko po prostu wywożąc to gdzieś tam na teren, który się wydaje, że nikt nie jest jego właścicielem, no to można tam te śmieci porzucić, nikt nas nie znajdzie. Myślę, że też jest tak, jak mówisz, że te służby są coraz bardziej wyczulone na to. Może nie tyle, że coraz więcej tych osób namierzamy, bo żeby to robić, to przede wszystkim trzeba mieć system do tego, żeby takie osoby nagrywać, żeby je znajdować, żeby współpracowały Lasy Państwowe na przykład z policją w tej kwestii. Natomiast rzeczywiście ludzie są coraz bardziej wyczuleni na to, coraz więcej osób zwraca uwagę innym osobom, coraz więcej osób, widząc na przykład samochód wywożący śmieci do lasu, reaguje, i myślę, że to jest też taka większa siła oddolna, że coraz więcej osób rzeczywiście ma z tyłu głowy, że las to nie jest śmietnisko, i coraz więcej osób reaguje na to. Tak mi się wydaje, że nie tylko my tutaj oddolnie sprzątamy, ale właśnie jest dużo też inicjatyw, firm, które się w to włączają, dla których to jest ważne, i właśnie tak jak Paulina, która zorganizowała razem ze swoim zespołem takie sprzątanie, i oby takich więcej. Paulina, czy możesz podpisać się pod słowami Karoliny? Tak, zdecydowanie tak. I właśnie też tak sobie myślę, że właśnie w mieście, na przykład w Warszawie, gdzie wydawać by się mogło, że ludzie rzeczywiście mają tą świadomość i są coraz bardziej świadomi, rzeczywiście to chyba jednak jest taka troszeczkę bańka jeszcze, bo no akurat my stacjonujemy pod Warszawą w niewielkiej miejscowości i no wyszliśmy do tego lasu tutaj obok nas, no i nie było ciekawie. Rzeczywiście widać było bardzo, bardzo dużo tych śmieci. I właśnie jeszcze wczoraj miałam taką burzę mózgów z moim dobrym znajomym, który też bardzo się interesuje lasami. Też zależy mu na naszym środowisku i on zdecydowanie tutaj rzuca kwestię kar. Jednak za to zaśmiecanie, że te kary są nadal za niskie. I jeżeli ktoś jest świadomy, to rzeczywiście będzie się pilnował, będzie odpowiedzialny, będzie dbał o to. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, z jakichś powodów dla niego nie jest to kwestia istotna, to chyba tylko i wyłącznie te kary pieniężne, ten monitoring tutaj jest w stanie zmienić jego nawyki, jego zachowanie. A może do akcji w okolicach Nadarzyna, Paulina, to jeszcze za chwileczkę szerzej o niej powiemy. A może wiemy, gdzie problem śmieci w lasach jest największy?
największy w Polsce, wokół dużych miast, czy może na prowincji? Czy nie ma to większego znaczenia, bo jak ktoś ma ochotę pozbyć się niewygodnych odpadów w lesie, to po prostu i tak dopnie swego? Ja myślę, że ten problem istnieje wszędzie i podróżując po Polsce, bywając w różnych miejscach, bardzo często zaglądam do lasów, bo to jest takie miejsce, które lubię i które daje mi dużo odpoczynku. Taką mam refleksję niestety, że im dalej na wschód, tym gorzej. Niestety. Parę miesięcy temu byłam na Podlasiu u swojej rodziny i przejechałam się gdzieś tam właśnie po okolicy i przyznam szczerze, że no dawno czegoś takiego nie widziałam. Rowy pełne śmieci, lasy zaśmiecone tak, że naprawdę nie da się do nich wejść. Wydaje mi się, że jest to kwestia, tak jak Paulina mówi też, właśnie głównie kar, tego, że ludzie się przede wszystkim w ogóle nie boją i taka kara bardzo często jest niższa niż wynajęcie kontenera i no niestety nie ma tu równowagi, bo powiedzmy kara to jest 500 zł za wywiezienie śmieci, a kontener kosztuje od 700 zł w górę, więc taki człowiek, który ma na przykład dwa kontenery do wywiezienia gdzieś tam, taka sytuacja była u mnie, mogę na przykładzie opowiedzieć, pan wywoził wielkim samochodem, ogromnym, taką ciężarówką śmieci do lasu. Został namierzony właśnie przez kamerkę Polskiego Związku Łowieckiego, który tutaj funkcjonuje. No i nagrało im się właśnie, że pan wywoził taką wielką wanną śmieci do lasu. Ogromną. No i zgłosili to na policję. Policja oczywiście przyjechała, namierzyli go, kazali mu to uprzątnąć. Okazało się, że pan uprzątał czyjś teren, taki przed budową, po prostu cały teren wywiózł do lasu. No i dostał mandat oczywiście 500 zł, tak? No gdyby miał to wywieźć, to wiadomo, że musiałby za to zapłacić więcej, żeby to zutylizować. Więc to było takie proste jego myślenie. No już jakby nieistotne tutaj było oczywiście, że zaśmiecamy las, że wyrzucamy to zwierzętom do lasu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki jeden z właśnie z głównych problemów, o których też Paulina powiedziała tutaj. A jak wygląda w ogóle proces usuwania śmieci z lasów? Przypuszczam, że trzeba to po prostu zrobić ręcznie. To pytanie głównie właściwie do obu pań kieruje, ale teraz jakby wywołuje po raz kolejny do tablicy Paulinę. Nie ma innej opcji. Schylamy się, podnosimy, wpakujemy do worków, później wynosimy do kontenerów. No niestety to jest bardzo ciężka praca. Nie ma żadnych urządzeń, które to robią. Także tak naprawdę osoby, które wyrzucają te odpady, powodują to, że ktoś inny musi wykonać podwójną pracę, bo musi te śmieci pozbierać, złożyć w jednym miejscu i jeszcze musi je wywieźć i zutylizować. Także no tutaj są jeszcze kolejne jakby kroki, które ktoś musi podjąć przez czyjeś lenistwo, przez czyjąś, nie wiem, chciwość, chęć zysku, cokolwiek, nieświadomość. Nie wiem, czy jeszcze możemy w ogóle mówić o nieświadomości w dzisiejszych czasach, czy to jest już tylko lenistwo. Ja się tylko zastanawiam, jakie to jest lenistwo, jeżeli ktoś musi spakować te śmieci do samochodu, wywieźć je, słuchajcie, kawał drogi od domu, gdzie z pewnością bliżej ma PSZOK, na który może te śmieci po prostu zawieźć i zutylizować, albo przez internet poszukać, nie wiem, jakiejś strony typu śmieciarka jedzie, oddam i tak dalej, rzeczy. Ludzie bardzo często te rzeczy przyjmują. Oczywiście, no nie, nawet gruz, tak, czy jakieś inne tematy. I wywalić to gdzieś w środku lasu, później wrócić do domu. A później ktoś musi, tak jak Paulina powiedziała, 3 razy dłuższą pracę wykonać, bo musi to pozbierać, wywieźć i jeszcze zutylizować. Więc ja się nie mogę nadziwić, bo dla mnie to jest dużo więcej pracy niż dużo mniej. No właśnie, tak się też trochę głośno zastanawiam, czy robią to okoliczni mieszkańcy, czy niektórzy ludzie fatygują się właśnie długie kilometry, to jest to, o czym teraz mówisz, Karolina, żeby pozbyć się swoich śmieci w lesie. Z doświadczenia mojego tutaj lokalnego, dość długo ten temat śledziliśmy i szukaliśmy rozwiązania na to, w jaki sposób jednak ograniczyć to wyrzucanie odpadów i rozmawiałam też z moim burmistrzem i doszliśmy do wniosku, że lokalni mieszkańcy, tacy z tych domków i tak dalej, to jest najmniejszy problem tutaj, bo oni mają już odbiór śmieci, odpadów generalnie narzucone odgórnie, tak? Czyli no jeżeli ktoś, nie wiem, no naprawdę bardzo się uprze, no to oczywiście może te śmieci gdzieś tam porzucić, tak? No ale płacimy za to nierzadko niemałe pieniądze i każdy ma tę możliwość po pierwsze co tydzień, co 2 tygodnie
oddać swoje odpady do odbioru. Po drugie, są odpady gabarytowe odbierane, jakieś elektrośmieci, można zawieźć rzeczy do przoku. Także w moim odczuciu to nie są głównie mieszkańcy. My wytypowaliśmy taką grupę osób, które robią to najczęściej i to są niestety najczęściej przedsiębiorcy. To są ludzie, którzy mają sklepy, to są ludzie, którzy mają zakłady mechaniczne, zakłady lakiernicze, blacharskie i teraz dużą grupą są remonty i budowy domów, dlatego że bardzo często ludzie na przykład w domach, zanim jak on się buduje albo jeszcze nie jest oddany, no nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów i gdzieś te odpady muszą utylizować, a z reguły to nawet nie ci, którzy tam będą mieszkać, tylko to są ci, którzy remontują i którzy na przykład nie chcą zamawiać tak zwanych big bagów, żeby gdzieś tam te odpady oddawać w normalny sposób, tylko w większości to są jednak ludzie, którzy no, chcą po prostu na tym zarobić, tak? Więc w moim odczuciu tak to w każdym razie wygląda u nas na terenie gminy, jeżeli przejrzy się te odpady, które są w lasach, czyli to są w większości jakieś odpady samochodowe, jakieś butle po olejach, szyby samochodów, oczywiście bardzo dużo gruzu, jakieś odpady ogrodowe, tak? W sensie jakieś wycięte drzewa, tuje i tym podobne. Ostatnio nawet znalazłam takiego świecącego renifera, słuchajcie, co zimą ludzie stawiają sobie w ogrodzie, komuś się zepsuł, więc razem z wyciętymi choinkami ktoś wyrzucił je do lasu. Renifer wrócił na swoje terytoria, tylko że w Polsce renifery nie żyją. Więc to w moim odczuciu, nie wiem jak Paulina się do tego odnosi. A właśnie Paulina, firma Hetman, którą reprezentujesz, ostatnio organizowała akcję sprzątania lasów w Nadarzeni. To jest ten moment, żebyśmy o tej akcji powiedzieli teraz w programie. Skąd taki pomysł? Nie wiem, nerwy wam puściły? To pytanie do ciebie. To była spontaniczna akcja właściwie. Siedzieliśmy sobie z naszym zespołem. Tutaj była burza mózgów, jakie działania podejmujemy. No i tutaj jedna z naszych koleżanek rzuciła hasło, a może byśmy posprzątali tutaj nasze okoliczne lasy. No, wszyscy podchwyciliśmy w mig. To była szybka organizacja, szybko zastanowiliśmy się kiedy i jak to zrobić. I naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile osób było chętnych. Zaznaczam, że nikogo nie zmuszaliśmy, nie dawaliśmy żadnych bonusów. To była czysta chęć tego, żeby po prostu było nam tutaj lepiej i żeby też może dać przykład naszym okolicznym mieszkańcom, że można, że nie trzeba wyrzucać tego do lasu, że przyjemniej jest się przejść przez czysty las, a nie potykając się o szklane butelki. Więc tak się zorganizowaliśmy i myślę, że to była pierwsza nasza spontaniczna akcja, ale będzie tych akcji na pewno więcej, bo każdy jest zadowolony z tej sytuacji. No dobra, Paulina, a co udało się znaleźć w lesie podczas jego sprzątania? Jakiego rodzaju odpadki? To jest już długa historia. Przede wszystkim mnóstwo butelek po małpeczkach. Są takie miejsca, gdzie się chyba dobrze siedzi i rzeczywiście tak się zastanawiałam nad tym. To jest też bardzo łatwe do namierzenia, bo przecież to było dokładnie w jednym czy w dwóch miejscach naprawdę mnóstwo tych butelek, więc tam muszą być chyba jakieś regularne spotkania, zakładam. Dywany, elementy garderoby, niestety dużo zużytych maseczek. W dzisiejszych czasach to jest też naprawdę, myślę, duży problem, te maski, rękawiczki. Co jeszcze nam się udało znaleźć? Jakieś kable, mnóstwo rzeczy, z którymi rzeczywiście nie jest trudno sobie poradzić. Naprawdę nie jest trudno. Wystarczy chcieć, ale mam wrażenie, że mnóstwo osób uważa, że co się wywiezie do lasu, to po prostu znika w jakiś magiczny sposób, a niestety tak nie jest. Z każdym rokiem jest nieco lepiej, bo zwłaszcza młodzi Polacy mają coraz większą świadomość ekologiczną i zdają sobie sprawę, że o przyrodę trzeba i warto dbać, ale mimo to nadal każdego roku leśnicy usuwają z lasów około 100 tysięcy metrów sześciennych odpadów i dziś w drogowskazach rozmawiamy o zaśmieconych lasach i ludziach, którzy z własnej woli je sprzątają, bo chcą po prostu sprzątać. W studiu ze mną Paulina Kresa z przedsiębiorstwa Hetman, które zorganizowało zbiórkę śmieci w lasach wokół Warszawy i Karolina Kowalska, zapalona aktywistka, która systematycznie na własną rękę organizuje sprzątanie lasów obok Halinowa. W drugiej części pomówimy więcej, drogie panie, o tym, jak można samemu zaangażować się w sprzątanie lasu, dobrze? Tak! Cieszę się. Michał Poklękowski, Drogowskazy wracają już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
Wracają drogowskazy, Michał Poklękowski, witam po raz drugi. W studiu ze mną dziś Paulina Kresa z PU Hetman, która zorganizowała zbiórkę śmieci w lasach wokół Warszawy, i Karolina Kowalska, aktywistka, która systematycznie, regularnie na własną rękę organizuje sprzątanie lasów obok Halinowa, gdzie Karolina mieszka. I dziś rozmawiamy o sprzątaniu lasów, o usuwaniu z nich śmieci, a ten problem jest i każdy, kto do lasu chodzi regularnie, to po prostu widzi. Jak każdy z nas może zaangażować się w sprzątanie lasu? Można, nie wiem, samemu, na własną rękę, można się skrzyknąć. Jak to wygląda, Karolina? Myślę, że każdy może to zrobić. Tak naprawdę nie ma właściwie większych przeszkód i nawet jest bardzo dużo takich zachęcaczy, akcji zachęcaczy. Weź piątkę z lasu. Kiedy idziesz po prostu na spacer, nie musisz organizować żadnej akcji. Weź sobie jakąś torbę z domu czy jakiś worek i po prostu zabierz ze sobą 5 śmieci z lasu napotkanych na drodze. Nie musisz zabierać tony gruzu czy jakichś innych rzeczy, bo tak naprawdę las pełen jest śmieci różnych i tak jak Paulina mówiła w pierwszej części, że w tym lesie, w którym oni sprzątali, było głównie dużo takich butelek po alkoholu czy jakichś drobnych śmieci. Wynika to z tego, że po prostu bywa tam dużo osób, które gdzieś przechodzą, wypiją kolę, wyrzucają i tak dalej. Gdzieś na zasadzie tam, gdzie stoją, tam wyrzucają, bo wytłumaczeniem jest oczywiście zawsze, bo nie ma koszy, ale to jeżeli to przyniosłem, to po prostu zabierz ze sobą. Więc wydaje mi się, że te śmieci są różne w lesie i naprawdę możemy zabrać, każdy z nas może się zaangażować w taką akcję. Ale jeżeli, bo w naszej okolicy na przykład mamy takie większe wysypiska, czy większe skupiska śmieci, to mamy różne sposoby na to. Możemy się skrzyknąć ze znajomymi, z przyjaciółmi, z ludźmi z okolicy. My tak zrobiliśmy u nas. Ja tak właściwie zrobiłam pierwszą akcję, że skrzyknęliśmy się na forum. Parę osób napisało na zasadzie, słuchajcie, tutaj po prostu w tym lesie to się nie da przejść. No i tak każdy coś tam skomentował, a ja napisałam, słuchajcie, no to jak nam wszystkim to przeszkadza, to po prostu spotkajmy się i zróbmy z tym porządek. I raz się spotkamy na 2 godziny i już od razu będzie wszystkim milej i przyjemniej. I tak się stało. Zorganizowaliśmy taką akcję, zgłosiliśmy się do burmistrza, do naszej gminy, która obiecała, że te odpady odbierze z tego miejsca. Na początku, przy pierwszej akcji, zorganizowali nam 2 kontenery, które tam postawili, do których po prostu wrzucaliśmy te odpady i rzeczywiście przez 2 godziny jakieś 40 osób nazbierało 2 kontenery śmieci z lasu. Było to bardzo dużo i bardzo duży sukces był tej akcji i tak się nam spodobało, że później zorganizowaliśmy jeszcze kilka takich akcji właśnie w ciągu roku, łącznie z Dniem Dziecka, kiedy wszyscy rodzice przyszli z dziećmi i chcieliśmy pokazać dzieciom przede wszystkim, że śmieć to nie jest jego miejsce w lesie, tylko w śmietniku i rzeczywiście to się bardzo fajnie udało, ale naprawdę ja uważam, że jest dużo sposobów. Jeżeli nie chcemy angażować w to gminy, możemy się wszyscy, jeżeli mamy jakąś grupę znajomych, zrzucić po prostu na kontener albo porozmawiać właśnie z taką firmą jak firma Pauliny, czy na przykład nie chcieliby pomóc nam z utylizacją tych śmieci. No przecież wszystkim nam zależy na tym, żeby nasza okolica była piękna i czysta i żebyśmy mogli z przyjemnością pójść do lasu, a nie irytować się na każdym kroku, że tam są śmieci. Więc myślę, że osób chętnych do tego jest naprawdę dużo i takich pomocnych, które wyciągną do nas dłoń. Tylko trzeba spróbować. Trzeba wstać z fotela, nie narzekać tylko na forum, że jest brudno i że leżą śmieci i że ola Boga, co tam ci ludzie, że oni je wywożą. Tylko po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, wstać z fotela, pójść do lasu i posprzątać. Ja mam taki odcinek na przykład lasu, do którego często jeżdżę i tam notorycznie przyjeżdżają jakieś samochody na zasadzie ktoś tam z Jechniszczyzny to wywali, wiecie, opakowania z samochodu i wraca. I ja idę na spacer i patrzę, a tutaj mnóstwo jakiegoś w ogóle jedzenia jeszcze leży i tak dalej. No i za każdym razem mam w samochodzie po prostu worek i za każdym razem pomału, po jednym, 2, 5 śmieci wywożę. I już cały ten odcinek jest pięknie posprzątany, ale no nie powiem, że nie wywiozłam stamtąd 10 worków śmieci, butelek jakichś po alkoholu i tak dalej. Ale no sukcesywnie udało się to posprzątać, także wydaje mi się, że każdy to może zrobić. Naprawdę, to nie jest nic trudnego.
sprzątanego. Czy do sprzątania lasu trzeba jakoś specjalnie się przygotować? Czy potrzebny nam jest jakiś specjalistyczny sprzęt? Paulina z PU Hetman. Zapraszam do odpowiedzi. Żadnych specjalistycznych sprzętów. Bierzemy rękawiczki, bierzemy worek albo torbę na śmieci. Wygodne ubranie i działamy. To jest też świetny pomysł nawet na spacer z dzieciakami, żeby też im pokazać, jak to wygląda, a jak mogłoby wyglądać. Myślę, że trzeba edukować też właśnie, tak jak Karolina wspomniała, dzieci od małego, no bo w nich jest ta przyszłość. I też dobrze by było, żebyśmy my zostawili im naszą planetę w jakimś takim w miarę stanie, żeby byli w stanie tutaj jeszcze funkcjonować. Także ja też zachęcam wszystkich do tego, żeby się organizować, żeby działać, żeby po prostu próbować. I my też jako firma bierzemy w wielu akcjach właśnie takich udział. Nigdy jakoś nie było wielkiego problemu, żeby wspomóc takie akcje sprzątania świata. Także myślę, że trzeba próbować, zorientować się, jakie firmy działają w okolicy, porozmawiać z gminą, tak jak Karolina wspomniała, i działać, bo samo się nie zrobi. Czytam, że roczny koszt utylizacji odpadów pozostawionych na terenach zarządzanych przez same tylko Lasy Państwowe oscyluje w granicach 20 milionów złotych. To duże pieniądze, bardzo duże, które można by było przeznaczyć na zupełnie inny, nie mniej ważny cel, gdyby ludzie lasów po prostu nie zaśmiecali. Ale coraz częściej udaje się tych sprawców zidentyfikować. Jak pani myślą, czy tu właśnie te fotopułapki robią dobrą robotę? Jedyny właściwie skuteczny sposób na śmieciarzy w lesie to są fotopułapki. No i jeszcze szlabany, które w jakiś sposób zatrzymują ich na wjeździe do lasu, a nie pozwalają gdzieś tam wwozić tych śmieci głębiej. I to przynosi rezultaty. Ja widzę nawet tutaj w lasach u nas, gdzie nie było szlabanów, to te śmieci były wywożone i teraz widać, że gdzieś tam spod ściółki jeszcze wyłażą tam lata temu wywiezione śmieci, ale już jak założyli szlabany, no to rzeczywiście tych śmieci jest coraz mniej, w sensie one się już nie pojawiają tak masowo. Natomiast fotopułapki, no to jest tylko i wyłącznie jedyny sposób na to, żeby walczyć z ludźmi, którzy niczego się nie boją, nie mają absolutnie żadnej wrażliwości ani empatii takiej przyrodniczej i no w ogóle nie rozumieją tego, moim zdaniem. Ludzie po prostu tego nie rozumieją, dlaczego nie wolno wywozić śmieci do lasu. I oni no to robią. No później okazuje się, że gdzieś tam złapali się na fotopułapkę, których jest coraz więcej. Uczulam naprawdę i nie tylko Lasy Państwowe, ale też mnóstwo prywatnych osób zakłada fotopułapki przede wszystkim w celu nagrywania zwierząt, tak? A przy okazji zamiast zwierząt nagrywają im się różne osoby, także nie tylko uwaga z wywożeniem do lasu śmieci, ale też na przykład różnymi innymi rzeczami, czasami śmieszne rzeczy się nagrywają na te fotopułapki. Jedyna rzecz, którą ja uważam, że powinna się zmienić i to bardzo szybko, to jest prawodawstwo i ustawa związana właśnie z karaniem takich osób, bo co prawda te kwoty już trochę poszły do góry, ale to jest wciąż nie to. Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy mieć bardzo wysokie kary, takie naprawdę zaporowe i wtedy ludzie będą się bali po prostu wjechać ze śmieciami do lasu. A druga sprawa, no to ja uważam, że jakieś takie namacalne kary w stylu wywozisz śmieci do lasu, to sprzątasz las. Albo wywozisz śmieci do lasu, to idziesz pracować na przykład w jakiejś właśnie firmie i segregujesz śmieci. Albo masz jakieś prace społeczne. Takie zadania, które pokażą, że no okej, niektórych stać może po prostu na to, żeby taki mandat zapłacić, ale już żeby założyć tę kamizelkę i pójść i posprzątać, to już często dla niektórych jest duże wyzwanie. Także ja uważam, że powinniśmy tutaj dwutorowo iść i wtedy no może by to skutecznie zniechęciło osoby do wyrzucania naszych po prostu odpadów w lesie. O odpadach w lesie trzeba też poinformować odpowiednie służby. Czasem naprawdę warto, bo do lasów trafiają nawet niechciane chemikalia i inne niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje, prawda? Paulina Kresa z PU Hetman, słucham. Tak, to prawda, niestety to prawda i to jest smutna prawda, że takie rzeczy się dzieją i że ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób zakłócają zupełnie funkcjonowanie całego lasu, całego ekosystemu, ale też nie jest to bez szkody dla nas ludzi, bo przecież te chemikalia wnikają w glebę, wnikają w wodę, gdzieś tam to jest wszystko w tej roślinności, w grzybach. Działamy sami na swoją własną szkodę, gdzie to już jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i naprawdę coraz częściej brak mi pomysłu na to, jak zmieniać takie postawy. I rzeczywiście chyba podstawą jest to, żeby ludzie nie czuli się anonimowo, żeby wiedzieli, że za każdym takim ich krokiem za chwilę
chwilę może się zjawić ktoś z mandatem albo z jakąś właśnie karą. Także no to jest trudny temat i mamy jeszcze dużo do zrobienia. Ale zanim wejdziemy do lasu z zamiarem posprzątania go na własną rękę, wcześniej chyba powinniśmy ustalić, do kogo należy teren. To wyczytałem, że całkiem ważny aspekt, nie? Bo jest sporo lasów też prywatnych, które też są zaśmiecane przez postronne osoby. Tak, to prawda. Na przykład na terenie mojej gminy 80% lasów to są lasy prywatne, a tylko 20% lasów to są lasy państwowe. To znaczy, powiem tak, dla mnie to nie robi różnicy, czy to jest las prywatny, czy to jest las państwowy. Korzystamy właściwie z wszystkich tych lasów i osoby tutaj mieszkające spacerują, nieważne czy to jest las państwowy, czy prywatny, nie sprawdzają wcześniej tego, do kogo ten las należy. Jeżeli on nie jest ogrodzony, nie ma tabliczek, zakaz wstępu i tak dalej, no to rozumiem, że jest to teren otwarty i można tam przyjść i pospacerować. Oczywiście my w większości przypadków sprawdzaliśmy, organizując te sprzątania lasu, czy to jest teren prywatny, czy państwowy. Natomiast raz sprzątaliśmy na terenie państwowym, a wreszcie przypadków na terenach prywatnych. Dlatego, że po prostu te tereny prywatne były zapuszczone niemiłosiernie. Po prostu ja mam wrażenie, bo też rozmawiałam z właścicielami, oni walczą z tym. Oczywiście też gdzieś tam swoje fotopułapki stawiają. Ci, którzy no, gdzieś tam z tych terenów korzystają, bo bardzo często to są takie tereny, że gdzieś tam właściciel mieszka po drugiej stronie Polski i właściwie tutaj nie bywa. Ale oni mówią, że mają ogromne problemy z tym, że właściwie co roku wywożą tony śmieci z tych swoich lasów i końca nie widać. I tak naprawdę ostatnio nawet widziałam w jednym takim prywatnym lesie właśnie, do którego często chodzę. Przepiękna jest tam przyroda i zimą było wszystko okej, okay, wiosna przyszła, idę taką alejką, ja patrzę, a tam po prostu wywiezione wszystko, słuchajcie. Kanapa, jakieś krzesła, telewizor, pralka. No po prostu cała alejka w ciągu tygodnia zmieniła się w wysypisko śmieci. I rozmawiałam właśnie z tą właścicielką i ona mówi, że po prostu już ci ludzie są bezczelni, że nawet jak są kamerki i tak dalej, to wjeżdżają, na przykład zdejmują tablice rejestracyjne, żeby nie można było ich rozpoznać i tak dalej. A tak naprawdę u nas na przykład w gminie funkcjonuje taka strona, którą zresztą założyłyśmy z koleżanką, Wymiana Sąsiedzka, na której wymieniamy się właśnie różnymi rzeczami, oddajemy rzeczy, które już nam są niepotrzebne, przyjmujemy i tak dalej. I większość tych rzeczy, które były wyrzucone tam do lasu, spokojnie by ta osoba wrzuciła na stronę, to by zabrane były przez ludzi z pocałowaniem w rękę. Naprawdę, wystarczyło po prostu zrobić zdjęcie, wrzucić i zaczekać kilka dni, a nie wywozić to wszystko do lasu. No więc generalnie muszę przyznać, że jest to bardzo duży problem i na terenach państwowych, i na terenach prywatnych. Nawet na terenach państwowych mam wrażenie, że jest mniejszy problem, bo państwowe lasy stawiają zapory, stawiają szlabany, dzięki którym właśnie nikt nie może wjechać, a na terenach prywatnych no, nikt sobie nie pozwoli na jakieś szlabany i tak dalej. To wszystko są drogie tematy, no chociaż wywiezienie później i utylizacja tych wszystkich śmieci to jest jeszcze droższy wątek. Problemem w lasach są też niedopałki po papierosach. Są miejsca, w których jest ich po prostu morze. Na przykład w Lesie Kabackim, bardzo mi bliskim, zwłaszcza po weekendach z grillowaniem. To jest po prostu makabra. Niedopałki po papierosach. No właśnie. I co z tym tematem zrobić, słuchajcie? No co? Co zrobić i jak dotrzeć do tych ludzi? Jak to wytłumaczyć? Szczerze mówiąc, nie wiem. Przedziwna sytuacja. To jest generalnie takie tłumaczenie bez końca, bo znam po prostu osoby, nawet ludzie, którzy ze mną pracują. Koleżanka mi opowiadała, że jej tato właśnie pali papierosy. No i tak, gdzie pali, to tam rzuca tego tak zwanego peta. No i ona mu ciągle tłumaczy, tato, nie wyrzucaj, no proszę cię, przecież to jest tyle substancji toksycznych, to pada deszcz, to wszystko wpływa do gleby, to jest bardzo niezdrowe i tak dalej dla naszej planety, ale mówi, że nic, że może tłumaczyć i to w ogóle nic nie zmienia, tym bardziej, że zauważ, Michale, w Lesie Kabackim rozumiem, że mówisz tam o tych terenach takich, co tam się grilluje i są ogniska. Dokładnie. No to mam takie poczucie, że jednak każdy, kto tam przychodzi, no to przychodzi z alkoholem, a potem alkoholu, no to włącza nam się oczywiście, wiadomo, że fantazja, więc kto by tam pilnował tych niedopałków i jak trzeba pilnować tego, czy idziemy równo, czy stoimy, czy siedzimy. Więc generalnie mam wrażenie, że to jest taka walka z wiatrakami. Kiedyś mi się bardzo podobała jedna akcja, też w Polsce była robiona. Osoba zaznaczała kredą na chodniku wszystkie miejsca, w których leżą niedopałki papierosów. I to było gdzieś tam w centrum miasta, w dużych miastach w Polsce, taka
akcja i po prostu się okazało, że cały chodnik był zakreślony kredą, bo właściwie wszędzie leżały niedopałki papierosów. Właściwie wydaje mi się, że jednak to jest mniejszy problem w lesie niż w mieście i właśnie w takich miejscach użytkowania przez naszych obywateli. W lesie jednak no mam takie poczucie, że ktoś już do tego lasu idzie, to jednak w większości przypadków, mówię o takich lasach, no nie jak Las Kabacki, który jest jednak no dla mnie miejscem użytkowania przez bardzo wiele osób, takiego rekreacyjnego, a nawet posiadówkowego bym powiedziała, a bardziej mówię o takich lasach, gdzie się idzie na jakiś trekking i tak dalej, no to tam raczej się niedopałków nie spotyka, bo wydaje mi się, że jednak jak ktoś idzie do lasu, no to nie pali papierosów, tylko chce jednak pooddychać trochę świeżym powietrzem. Tam to właśnie większym problemem są butelki, plastik, ale a propos w ogóle tych trujących wątków w lesie, to jest bardzo duży u mnie problem z wywożeniem azbestu do lasu. To jest problem, bo powiem wam, że teraz bardzo dużo osób wymienia dachy i mimo, że naprawdę utylizacja azbestu to jest chwila, moment, jest bardzo dużo akcji takich w gminie, wystarczy zadzwonić do gminy i po prostu jest utylizacja tego, jest specjalna firma, która przyjeżdża w kombinezonach i utylizuje po prostu ten azbest, a wiele osób chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest to bardzo trująca substancja rakotwórcza, przy tym jak się skruszy i tak dalej. I bardzo dużo osób na przykład wywozi po prostu to do lasu. Nawet raz widziałam, że taki azbest był rozrzucony na drogę, żeby utwardził drogę i cały był pokruszony, słuchajcie, bo ktoś sobie pomyślał, że to jest dobry pomysł na to, żeby utwardzić drogę, tylko że to jest właśnie najgorszy z możliwych pomysłów i nawet przy takim sprzątaniu, to my nie jesteśmy w stanie tego sprzątnąć. Ja na przykład jak organizujemy sprzątanie i no mam tam ileś 40 czy 60 osób, zawsze mówię, słuchajcie, jeżeli jakieś odpady wydają wam się toksyczne, czy jakieś rzeczy są, które wyglądają niejasno, czy widzicie azbest w jakichś kawałkach, nie zbieramy tego. To są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie ani zutylizować, ani nie jesteśmy w stanie, jakby nie chcemy narażać siebie, swojego zdrowia na to, żeby sprzątać po kimś coś takiego. I wtedy takie odpady zgłaszamy dalej, tak? Zgłaszamy do gminy, zgłaszamy do RDOŚ-u i oni przyjeżdżają, oni sprawdzają i wtedy oni utylizują takie niebezpieczne odpady. Więc ja też tutaj uczulam na to, żebyśmy jednak nie sprzątali wszystkiego. Jeżeli coś wydaje nam się naprawdę bardzo toksyczne, czy właśnie nie jesteśmy pewni do końca, to zgłośmy to jednak dalej, nie narażajmy swojego zdrowia. Tym bardziej, że naprawdę ludzie do lasu potrafią wyrzucić, słuchajcie, wszystko. O tym jeszcze trochę porozmawiamy w trzeciej i ostatniej części. Dobrze, tak się umówmy. Kończymy zatem drugą część drogowskazów. Dziś u nas lasy pełne śmieci. Sytuacja nie jest jeszcze i też długo nie będzie opanowana, ale powoli, przynajmniej miejscami się poprawia, głównie dzięki akcjom, także tym spontanicznym, które mają pomóc rozwiązać ten problem. W studiu ze mną Paulina Kresa z PU Hetman, które zorganizowało zbiórkę śmieci w lasach wokół Warszawy, i Karolina Kowalska, aktywistka, która systematycznie na własną rękę organizuje sprzątanie lasów obok Halinowa. Słyszymy się jeszcze raz, po raz ostatni, w trzeciej części programu, dobrze? Tak, oczywiście, słyszymy się. Paulina, słyszymy się? Paulina? Słyszymy się. Dobrze. Słyszymy. Uff, kamień spadł mi z serca. Myślałem, że usnęłaś albo coś. Dobrze. Nie, jestem. No to się cieszę. Michał Poklękowski, Drogowskazy wracają już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. To jest trzecia część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. W ubiegłym roku służby wydały 517 pouczeń oraz nałożyły 895 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 266 tysięcy złotych. Do sądu skierowano 36 wniosków o ukaranie. A mówię o śmieciach porzuconych w lesie. To jest właśnie konsekwencja. Te wszystkie mandaty i pouczenia. O tym dziś rozmawiamy, właśnie o zaśmieconych lasach. W studiu ze mną Paulina Kresa z PU Hetman, które zorganizowało zbiórkę śmieci w lasach pod Warszawą, i Karolina Kowalska, zapalona aktywistka, która systematycznie na własną rękę organizuje sprzątanie lasu obok Halinowa. Witam Pani po raz trzeci i po raz ostatni. Witamy ponownie. Witamy, jesteśmy. Dlaczego leśne wysypiska są tak groźne dla zdrowia leśnego ekosystemu? Paulina Kresa. Myślę, że można by tutaj wygłosić pełen elaborat na ten temat. Mamy czas, zapraszam. Mamy czas. No, myślę, że podstawowa rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, jest taka, że te śmieci nie znikają. Jak wywieziemy je do lasu, to że my nie mamy problemu, to nie znaczy, że rzeczywiście tego problemu nie ma. Śmieci zaburzają
zaburzają cały ekosystem w lesie. Przenikają, tak jak już wspominałam wcześniej, do gleby, do wód gruntowych. Poza tym te duże wysypiska w lesie zajmują miejsce, w których normalnie rosłyby rośliny, które stanowią pokarm dla owadów. Te z kolei dla większych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo istotny temat, bo przecież nie chodzi o to, żeby działać sobie na szkodę. Przecież wiemy, jak to wygląda, jak nasze środowisko jest zatrute, a ten las, który powinien być takim miejscem spokoju i też dla zwierząt i dla ludzi, no niestety bardzo często nie jest. Ja tylko dodam jeszcze do tego jedną rzecz, że las, musimy pamiętać, przede wszystkim jest domem dla zwierząt i my jesteśmy w lesie gośćmi. Las nie należy do nas, my jesteśmy tylko gośćmi w tym lesie. Las należy do saren, jeleni, dzików, łosi, ptaków i tak dalej. I to, że my idziemy sobie i nie spotykamy żadnych zwierząt po drodze, to nie znaczy, że ich tam nie ma. A te zwierzęta przez te nasze śmieci narażone są na bardzo dużo różnych problemów. Zwierzęta również chorują, zwierzęta jedzą te śmieci. Umówmy się, że na przykład taki dzik, który jest odkurzaczem leśnym, potrafi zjeść bardzo dużo śmieci. Ptaki zjadają te nasze plastikowe jakieś odpadki, jakieś drobne historie, jakieś zepsute jedzenie, które wyrzucamy do lasu. Ale już jakby pomijając zjadanie tych odpadków przez zwierzęta, które później cierpią, chorują przecież przez to, to również na przykład szkło, które wyrzucamy, które jest stłuczone, przecież zwierzęta biegając po lesie nocą głównie, bo przecież zwierzęta głównie nocą żyją w lesie, w ciągu dnia gdzieś tam odpoczywają czy żerują, to nie widzą przecież tych potłuczonych szkieł, tak, czy jakichś wielkich gabarytów, przez które się przewracają, łamią kończyny, kaleczą się. Wystarczy postawić się w roli zwierzęcia, tak? No gdybyśmy po nocy mieli biegać po lesie na bosaka, no to ja nie wiem, czy każdy z nas chciałby na bosaka biegać po lesie. No nie bardzo, bo na przykład tam wszędzie są szkła. Kiedyś rozmawiałam z taką panią przyrodnik, która przyjechała właśnie do nas do lasu, bo opowiadała o tym, jak niektóre śmieci długo się rozkładają właśnie przy okazji tego Dnia Dziecka, w którym organizowaliśmy sprzątanie i było dużo dzieci. Chciałam, żeby właśnie pani opowiedziała o tych różnych odpadkach i ona powiedziała, że tak naprawdę szkło w lesie nie jest największym problemem to, że powoduje pożary, bo często właśnie dużo osób mówi o tym jako głównym argumentem, że przecież te butelki to powodują pożary. Powodują, owszem, ale największym problemem butelki są dla zwierząt właśnie, bo najczęściej zwierzęta właśnie kaleczą sobie kończyny o te wszystkie takie szklane elementy wyrzucane do lasu, czy nawet jeszcze jak ktoś wyrzuci całą butelkę, okej, ale ludzie często na przykład te butelki po prostu tłuką, gdzieś o jakieś drzewo wyrzucają. Nawet wyczytałem, że linki oraz sznurki znoszone przez ptaki do gniazd, namiętnie, tak, znoszone, nie ma co się dziwić, taka ptasia natura, one powodują plątanie nóg piskląt. To jest też no, dość makabryczny wątek, ale toksyczne substancje są wchłaniane z tych śmieci, które są składowane w sposób nielegalny, chamski, po prostu nazwijmy to wprost, w lasach. Są wchłaniane przez grzyby, przez inne rośliny i przez jagody, po które tak chętnie sięgamy, idąc na leśną przechadzkę. I to jest duży problem. No, wszystko w naszym środowisku cyrkuluje, tak? To nie jest tak, jak mówiła Paulina, że wywieziemy coś do lasu i to znika, że tego problemu nie ma. Ten problem w tym momencie, kiedy to wywozimy do lasu, on się jeszcze bardziej nawarstwia, bo my ten problem potęgujemy, bo wyrzucamy substancje i rzeczy, które absolutnie nie powinny się znaleźć w lesie, zaburzając właśnie ten ekosystem i przede wszystkim wszystkie te trujące substancje wchłaniają się do gleby i do wody, którą później my pijemy, z której jemy warzywa i owoce i później się dziwimy. Skąd tyle nowotworów? Skąd tyle chorób? No stąd właśnie. No przecież to wszystko w przyrodzie nie ginie. To nie jest tak, że to jest magiczna różdżka, która powoduje, że my tego nie widzimy i tych chorób nie ma i tych zanieczyszczeń nie ma. Nie, wprost przeciwnie. Na przykład takie opony, które są wyrzucane do lasu. Przecież one przez 3-4 lata się rozkładają. One nie rozkładają się, one się rozpadają. I po prostu powstają z tego drobinki gumy, która jest wchłaniana właśnie do gleby, do wody i to później wszystko
wszystko my wylewamy z wodą z kranu. To jest właśnie podobny problem, tak jak do tych cząstek mikroplastiku, które zalegają w morzach i oceanach, dokładnie, prawda? Potem ryby to jedzą, a my potem te ryby mamy na talerzu. A jeszcze chciałem zapytać, korzystając z okazji, jak z waszego doświadczenia wynika, co w Polsce najczęściej zdecydowanie ląduje w lesie? Jakiego rodzaju śmieci, jakiego rodzaju odpadki? To pytanie zwłaszcza do Pauliny Kresy z PU Hetman, firmy, która ma ogromne, wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o przetwarzanie odpadów. Paulina. Słuchajcie, no według mnie tutaj niestety największym problemem cały czas są te odpady przywożone przez firmy. Rzeczywiście, te poremontowe, części do samochodów, tak jak już mówiliśmy w pierwszej części, te wszystkie rzeczy, z które po prostu firmom jest łatwiej wywieźć do lasu. I tutaj też myślę, że jest potrzebny jakiś sposób, żeby można było wpływać na tych przedsiębiorców, bo my jesteśmy jakby pojedynczymi osobami. My coś tam wywozimy oczywiście do lasów, ale mam wrażenie, że jednak ci przedsiębiorcy, tutaj jest dużo jeszcze pracy przed nami, bo oni wywożą takie rzeczy, które są po prostu najbardziej toksyczne. Też tak jak mówiliśmy o jedzeniu. Gdzieś tam widziałam jakieś zdjęcie ogromnych palet jaj, chyba przeterminowanych w lesie, po prostu w środku lasu. O pomoc w posprzątaniu lasu możemy bezpośrednio poprosić też na przykład gminy. Trochę już o tym mówiliśmy w pierwszej albo w drugiej części programu, albo właśnie specjalistyczną firmę, którą ty, Paulina, reprezentujesz. Na co możemy wówczas liczyć, jeżeli no już nie wytrzymamy, już nas tak zaswędzi, że będziemy po prostu musieli kogoś poprosić o pomoc, widząc, co się dzieje w lesie koło nas na przykład, tak, jeżeli chodzi o śmieci porzucone. Przede wszystkim, o czym jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy, nie mówiliśmy, na terenie każdej gminy działa coś takiego jak PSZOK. To jest miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przywieźć rzeczy, z którymi tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. Jakieś gabaryty, coś, czego mu, nie wiem, nie wystawi akurat, jak jest odbiór odpadów. Są oczywiście jakieś pojedyncze grupy odpadów, których nie możemy tam przywieźć. No natomiast to już jest kwestia jakaś tam indywidualnych ustaleń między gminą a firmą. To jest pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć i jest bardzo ważna, żeby każdy miał tą świadomość. Po drugie, oczywiście, tak jak już Karolina wcześniej wspominała, mamy urzędy gmin, mamy różne instytucje, które działają na rzecz ochrony środowiska i mamy też grupy w internecie. To jest też, myślę, duża siła i trzeba z tego korzystać, bo tak jak potrafimy się wszyscy umówić na imprezę, tak samo myślę, że możemy się umówić na coś, nawet imprezę połączoną z czymś pożytecznym, czyli na przykład sprzątaniem. Zachęcam też do kontaktu z firmami specjalistycznymi, bo jestem pewna, że zawsze będzie jakiś pozytywny odzew i chęć pomocy w tych kwestiach. Ja dodam tylko tyle, że przede wszystkim organizujmy się sami, szukajmy rozwiązań, bo one są. Telefon do naszej gminy, czy do sołtysa na przykład na wsi, gdzie mieszkamy. On też na pewno chętnie nam pomoże. Oczywiście, no pewnie nie wszyscy, ale zapytać zawsze warto. U mnie na przykład teraz w gminie sołtys jeden się obraził, bo nie zapytaliśmy jego, tylko poszliśmy od razu do gminy. On bardzo chciał pomóc, więc później jak zrobiliśmy akcję, to oczywiście przyjechał. Zorganizował nam po sprzątaniu wszystkim ognisko, kiełbaski, wodę w butelkach. No i generalnie było bardzo fajne właśnie spotkanie takie na sprzątanie. Najpierw żeśmy się naprawdę umęczyli, a później było miło, bo jeszcze się poznaliśmy z naszymi sąsiadami, z osobami właśnie, które przyszły, dla których jest ważny ten temat. Ustaliliśmy kolejne sprzątanie przy okazji, więc warto jest angażować przede wszystkim lokalne organizacje, lokalne służby, lokalne władze, sprawdzić, czy w okolicy nie ma jakichś na przykład stowarzyszeń, czy może jakieś fundacje, może są jacyś ludzie, napisać na forum, ale też tak jak mówi Paulina, na pewno napisanie maila czy zadzwonienie do firmy, która zajmuje się w naszej okolicy odbiorem odpadów komunalnych, nic nie zaszkodzi, a można zapytać, czy po prostu pomogą nam odebrać te odpady, tak? Bo na przykład będzie ich dużo. Myślę, że oczywiście jednorazowa taka akcja dla każdej firmy jest fajna i no każdemu z nas zależy na tym, żeby ta nasza przestrzeń dookoła była ładniejsza, była przejrzysta, była czysta i to właśnie było też podczas tej akcji w Nadarzynie, której zresztą miałam ogromną przyjemność uczestniczyć i wspomagać ekipę Pauliny i naprawdę bardzo tam to poszło fajnie, sprawnie, teren nie do poznania sprzed i po, także organizujmy się, bardzo dużo jest możliwości i wystarczy tylko po prostu ruszyć się z miejsca. Możemy też na własną rękę i w miarę możliwości czasowych też monitorować sytuację w lesie, koło którego mieszkamy, prawda? Można to robić na przykład z siodełka roweru. Dobry pomysł? Zdecydowanie.
zdecydowanie. No. Zdecydowanie akcja weź piątkę z lasu, akcja na piątkę. Ja popieram, chodzę codziennie do lasu. Codziennie chodzę, bo mam psa i monitoruję tereny właśnie wokół siebie. Widzę, gdzie ktoś wywiózł aktualnie śmieci, jakie to są odpady. Nawet u nas w gminie sąsiedniej jest taka aplikacja, to gmina założyła, gdzie śmieci, i można na tej aplikacji, robiąc zdjęcia, wrzucać lokalizację i oni widzą, gdzie się pojawiło jakieś nowe wysypisko. Oczywiście odkąd zaczęłam rzucać, nic się nie zmieniło w tej kwestii, ale liczę na to, że jednak ta aplikacja coś zmieni i spowoduje, że lokalne władze zaczną po prostu sukcesywnie usuwać te na przykład gabrytowe śmieci gdzieś tam z lasu. Także zdecydowanie uważam, że trzeba działać i samemu widzimy jakąś butelkę, to ją zabrać, a przede wszystkim nie wyrzucać. Zabierać swoje śmieci, rozglądać się dookoła, nie chodzić z głową w chmurach, że wypadła nam chusteczka albo maseczka, jak idziemy, nie zauważyliśmy. Tylko uczyć i tylko jeszcze powiem jedną akcję, bo kiedyś szłam po lesie i szła rodzina przede mną i chłopak wypił jakiś tam napój i pyta taty, co mam z tym zrobić? A tato mówi, a wywal! I ja po prostu to usłyszałam, no i nie mogłam uwierzyć własnym uszom i oczywiście ten chłopak rzucił to. Ja podeszłam, podniosłam tę butelkę, oddałam tacie i powiedziałam, że po prostu takich rzeczy się nie robi. Przede wszystkim nie uczy się w ten sposób dzieci. Więc uczmy swoje dzieci, działajmy, pokazujmy swoją postawą, co warto robić w lesie, a co po prostu jest, no co tu dużo mówić, obciachowe i jest wstydliwe i już takich rzeczy po prostu powinniśmy tępić takie zachowania i tyle. Karolina, no to gratuluję tobie odwagi. Ja przypuszczam, że tatuś, ten, który namawiał syna, żeby ciepnął gdzieś tą butelkę, jak już wypił, prawda, gdzieś tam w krzaki. Mm-hmm. Co on ci powiedział, ten pan? On się zawstydził, bo był z całą rodziną, był z żoną, z dziećmi i chyba był w takim szoku, że ktoś mu zwrócił uwagę, że nic nie powiedział. Po prostu wziął tę butelkę i poszedł. Obawiam się, że później gdzieś tam za rogiem ją wyrzucili znowu, ale było przede wszystkim ważne to pokazanie postawy, tak, że nie wolno. I tylko dla przykładu jeszcze powiem, że moja 5-letnia bratanica, widząc jak ja chodzę w lesie i zbieram jakieś drobne odpady, kiedyś szła ze swoją mamą, wychodząc z przedszkola i tak zobaczyła śmieci z boku przedszkola przy lasku i mówi, mamo, mamo, zobacz, ile to jest śmieci, trzeba to posprzątać. A mama tak mówi, no ale kochanie, nie mamy dzisiaj żadnego worka. Mamo, to jutro trzeba to posprzątać. I następnego dnia wychodząc do przedszkola mówi, mamo, wzięłaś worek, bo trzeba posprzątać. I posprzątały w końcu te śmieci i to dziecko 5-letnie dążyło do tego, żeby to zrobić. Także czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, słuchajcie, warto pokazywać swoją postawą. Ja tylko przypomnę, jeszcze już kończąc, reasumując naszą dzisiejszą długą rozmowę, że wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem, za które można dostać po prostu mandat, tak, do 5000 zł. Może też nam grozić 30-dniowa kara pozbawienia wolności, czyli zwyczajnie rzecz ujmując, za wyrzucanie śmieci do lasu można trafić za kratki, a i tak wielu osób w Polsce to po prostu nie odstrasza, no takie mam wrażenie. Po prostu nie produkujmy śmieci. Po prostu starajmy się produkować ich jak najmniej, wtedy ten problem będzie o wiele mniejszy i to jest, myślę, podstawowa zasada, którą powinniśmy się kierować. Czyli tak trochę zero waste, tak? O to chodzi? Tak, dokładnie. Opakowanie wielorazowe. Starajmy się po prostu produkować tego jak najmniej. Bądźmy świadomymi konsumentami i problem będzie o wiele mniejszy. Karolina. Zdecydowanie. Dlatego ja założyłam taką stronę u siebie. Wymiana sąsiedzka i wymieniamy się tymi rzeczami. Nie kupujemy nowych. Jeżeli ktoś coś fajnego oddaje, to bierzemy się, wymieniamy i zdecydowanie na przykład zamiast butelek plastikowych używajmy wielorazowych i tak dalej. Naprawdę już żyjemy w takim technologicznie rozwiniętym świecie, że możemy bardzo dużo rzeczy zrobić bez produkowania dodatkowych śmieci. I tu myślę, że postulat Pauliny jest tak naprawdę najbardziej odpowiedni do tego, żeby te odpady ograniczać albo znajdować dla nich dawać im drugie życie, znajdować dla nich jakieś inne zastosowanie na przykład. Działacie w pobliżu Warszawy i korzystając z waszej obecności w wirtualnym studiu drogowskazów, jeszcze na sam koniec, podsumowując, chciałem zapytać, jak oceniacie w ogóle stan czystości lasów wokół
stolicy. Ja osobiście oceniam bardzo źle. Nie wiem skąd u nas w samym centrum Polski jest tak nieciekawie, jest tak nieświadomie. No cała nadzieja w tym kolejnym pokoleniu. Mam nadzieję, że młodzież dzisiejsza już trochę inaczej będzie traktowała te lasy wokół nas. Ja również oceniam bardzo źle i niestety no, z mojego doświadczenia wygląda to fatalnie. Im dalej w las, tym więcej śmieci, a nie drzew. Takie mam poczucie tutaj na Mazowszu. A zjechałam już trochę Mazowsza i powiem szczerze, i lasy, i rzeki, i właściwie no nie ma miejsca niezaśmieconego. To samo dzieje się na Podlasiu, na Lubelszczyźnie. Osobiście w zeszłym roku jeździłam po Świętokrzyskim, w tym roku byłam w Śląskim województwie i jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę chcę pochwalić tamtych mieszkańców, bo na Śląsku, mówię, byłam w 3 lasach na bardzo długich spacerach i może na palcach jednej ręki jestem w stanie wymienić takie pojedyncze śmietki, które leżały gdzieś tam typu chusteczka i jakaś butelka jedna zagubiona. Natomiast nigdzie nie było takich zwał śmieci, nie było śmieci wystających spod ściółki, co naprawdę jest u nas tutaj na Mazowszu na porządku dziennym. Ostatnio mój kolega ze Śląska był tutaj właśnie u nas, poszliśmy na spacer i on mówi do mnie tak, słuchaj, ten las wygląda gorzej niż wysypisko śmieci w Gliwicach. Naprawdę u nas na wysypisku jest większy porządek niż tutaj w lesie. I on był w ogromnym szoku. I ja teraz pojechałam na Śląsk i teraz ja wiem, o co jemu chodzi. Bo u nich po prostu w lasach nie ma śmieci. A u nas jest dramat. Naprawdę, bierzmy przykład z naszych południowych mieszkańców Polski i zróbmy z tym porządek, bo tak się nie da dalej funkcjonować. To wszystko w dzisiejszych drogowskazach. Dziś program poświęciliśmy śmieciom w lesie. Niestety cały czas odpadki wyrzucane do lasu właśnie to duży problem w kraju. Na szczęście pojawia się coraz więcej inicjatyw, rośnie świadomość, inicjatyw, które doprowadzają do poprawy sytuacji, to przede wszystkim. I o nich, o tych inicjatywach właśnie dziś rozmawialiśmy. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Paulinę Kresę z PU Hetman. To przedsiębiorstwo, które zorganizowało zbiórkę śmieci w lasach pod Warszawą i Karolinę Kowalską, zapaloną aktywistkę, która regularnie na własną rękę organizuje sprzątanie lasów obok Halinowa. Dziękuję bardzo panią za spotkanie i za ważną rozmowę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam było miło. Ja też dziękuję za dziś. Z pytaniami, z komentarzami zapraszam na profil Drogowskazów na Facebooku. Podcastu z tej rozmowy szukajcie na stronie internetowej Radia SK Rock, na naszym oficjalnym kanale na YouTubie, czy choćby na Spotify. Zaśmieconym lasom mówimy stanowcze nie. Michał Poklękowski, do usłyszenia. Drogowskazy.